Dzień dobry Państwu. Do tej pory w naszej filmowej serii popularyzującej Szydłów opowiadaliśmy głównie o zabytkach i o historii, bo to historia jest taką główną domeną Szydłowa. Natomiast dzisiaj niespodzianka. Będziemy opowiadać o historii, ale historii liczonej nie w setkach czy w tysiącach, a w milionach lat. Historii zapisanej w skałach. Ze mną jest Michał Stachacz, którego korzenie rodzinne są z Szydłowa. Michale, wiem, że od dziecka interesowałeś się geologią. Powiedz, jak ta pasja się u Ciebie zaczęła? No, pasja zaczęła się, że szliśmy z rodziną ulicą w Szydłowie i znalazłem taki krzemień ciekawy w kształcie kulki z dwoma muszlami skamieniałymi, jakiś małżyk przy ramieniu nogów, który mam do tej pory. No i tak miałem wtedy 6 lat. I postanowiłem, że będę paleontologiem. Później ludzie w szkole się śmiali, że tak sobie wymyśliłem, no ale tak się stało i zostałem paleontologiem. Napisałem pracę magisterską o tych skałach, które tu widzimy z rejonu Szydłowa. Później pracę doktorską o znacznie starszych skałach, też z pobliża, z rejonu Ociesęg. I stało się to moim zawodem. Z studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjeżdżamy co roku na kurs terenowy w Górach Świętokrzyskich, no i kurs zawsze kończymy oglądając tutaj skały miocenu w Szydłowie i okolicach. Jesteśmy w obrębie Pogórza Szydłowskiego, na jednym ze wzgórz na północ od Szydłowa, gdzie możemy podziwiać piękny, kształcący widok na dwie jednostki. Na północy widzimy Góry Świętokrzyskie z pasmem Łysogór i z Łysą Górą, która nawet jest teraz dobrze widoczna. Są to stare góry, zbudowane ze skał niemal wszystkich okresów geologicznych. Z tego też względu są bardzo atrakcyjne dla geologów, ale także dla turystów. I można powiedzieć, że są też otwartą księgą dziejów Ziemi, liczącą około 600 milionów lat. Natomiast na południu widzimy Dolinę Nidy, czyli zakopisko przedkarpackie, a w dalszej części Karpaty i przy dobrej widoczności także Tatry. Zapalisko przedkarpackie jest rowem przedgórskim Karpat. I co by tu powiedzieć jeszcze o Karpatach, to w porównaniu do Gór Świętokrzyskich są to młode góry. Dzielą się na Karpaty wewnętrzne z Tatrami oraz zewnętrzne, zwane też fliszowymi. Około 17 milionów lat temu nastąpiła pierwsza transgresja Miocińskiego Morza. Morze to oparło się o stoki Gór Świętokrzyskich. Było bardzo płytkie, ciepłe. W jego obrębie powstawały skały wapienne, które widzimy w tym odsłonięciu. Ale także w licznych zabytkach i budownictwie miasta Szydłowa. Są to wapienie organodetrytyczne, wapienie ziarniste, zbudowane głównie z skamieniałych glonów. Tutaj mamy właśnie takie skamieniałe glony. Taki wyraźny kanał erozyjny w kształcie rynny, wypełniony bardzo grubym materiałem. Czyli też ponownie osad takiego krótkotrwałego epizodu bardzo wysokiej energii, no sztormu, czy niektórzy twierdzili, że cyklon wręcz. Proszę zwrócić uwagę, tu są te motki glonowe, no wielkości powiedzmy kilku centymetrów, w większości nie większe niż 5 centymetrów, ale tu jest spory blok taki wapienia porwany. Tutaj jest jeszcze większy blok wapienia i tutaj jest też kilka. Proszę mi wiedzieć, że tutaj w okolicy takich bloków no jest sporo i takie kilkudziesięciocentymetrowe, powyżej pół metra, więc trzeba sobie wyobrazić, że no, energia wody była taka duża, że takie kilkudziesięciocentymetrowe bloki, ten sztorm czy też cyklon porwał gdzieś, taką konstrukcję typu rafy, rozebrał, obtoczył, prawda, takie bochenki się tam obtoczyły, powstały na skutek abrazji i zostały osadzone. A taki kanał, ponieważ jak ta woda, to spływało jeszcze z północy, no, trudno powiedzieć, czy setki metrów, czy kilometry spływało to tam z przybrzeżnych części, gdzieś jakieś rafy, takie pseudorafy, no to ta woda erodowała, prawda, te wcześniejsze osady wyerodowała sobie taką rynnę i później osadziła.
Ciekawe tutaj są te wapienie, które tworzą te największe bloki. To nie jest wapień ziarnisty, tylko to jest taki wapień pelityczny, ale bardzo porowaty, z pustkami wzrostowymi, czyli jeszcze takie widać składniki, te rurki. Serpule przede wszystkim, czyli takie robaki, które tworzą, robaki dosłownie, które tworzą rurki wapienne, wieloszczety. I to jest taka konstrukcja, o tu widać na powierzchni zwietrzałej takie właśnie rureczki wypreparowane. To jest taka konstrukcja, można powiedzieć, w bardzo szerokim rozumieniu rafa. Co jest ciekawe, ale tutaj się nie odsłania, ponieważ skały te powstały w wczesnym Badenie i zostały redeponowane w Sarmacie. Między właśnie tym wczesnym Badenem a Sarmatem nastąpił taki epizod, kiedy płytkie morze wysychało i nastąpiła ewaporacja. Krystalizowały wtedy siarczany, czyli gipsy, które występują tutaj w okolicy. A z przeobrażenia tych gipsów powstała siarka rodzima, która była wydobywana tutaj w kopalni grzybów. Natomiast w tych dalszych południowych częściach krystalizowała sól kamienna, którą wydobywano w Bochni i w Wieliczce. Teraz jesteśmy w miejscu i właściwie stoimy na kopalnej plaży żwirowej, w której są takie otoczaki, jak i żwir takich właśnie tych wapieni organodetrytycznych, zbudowany właśnie z tych pokruszonych fragmentów muszli, ale też i mglonów. Także możemy znaleźć tutaj muszle ostryk i pojedyncze inne muszle małży. Okej, Weroniko, czyli gdybyśmy się cofnęli, powiedz, ile lat do tyłu, to kiedy moglibyśmy się tutaj opalać na tej plaży? Kilkanaście milionów lat temu w miocenie, 17-15 milionów lat temu. No było tutaj bardzo ciepło, kilka metrów dalej, kilka kroków, w zasadzie było morze, które było ciepłe, płytkie, śródziemne i nazywało się Paratytydą. Znajdujemy się obok Kościoła Wszystkich Świętych i tutaj także mamy te wapienie organodetrytyczne, które powstały w tym samym morzu. Jednakże widzimy tutaj znacznie większe rozdrobnienie tych ziaren. Są to głównie pokruszone muszle małży, także przewodnik dla sarmatu obsolitoformy, ale także muszle ślimaków, które w niektórych miejscach są bardzo ładnie w całości zachowane. Są to także utwory strefy przybrzeżnej, jednak w tamtym przypadku, w poprzednim odsłonięciu, była to skrajnie przybrzeżna strefa, z której transportowany był drobniejszy materiał właśnie ku południowi. Tutaj warto powiedzieć, że w tym miejscu w pobliżu przebiegał właśnie uskok i tutaj była sedymentacja przy aktywnie tektonicznej skarpie, gdzie część podłoża była obniżona, a część znajdowała się płycej. I stąd, z tych płytszych stref po stoku, zsypywał się drobniejszy materiał właśnie do tych głębszych partii basenu. I z tego też względu wydawać by się mogło nam, że warstwy te są wychylone, natomiast zachowało się tutaj bardzo ładnie warstwowanie przekątne w wielkiej skali. Materiał ten właśnie się zsypywał po stoku i w ten sposób powstało to warstwowanie.